Dzisiaj będziemy malować farbami olejnymi lub akrylowymi. Jeżeli nie macie farb olejnych, praczkę, którą zaczęliśmy szkicować w poniedziałek, przygotujcie szkic, przygotujcie farby. Będziemy potrzebować bieli tytanowej, ugru lub żółcieni neapolitańskiej. To dokładnie ten kolor, który widzicie na obrazie. Przyda się na pewno siena palona w dużej ilości. Ogólnie tonacja obrazu jest bardzo ciepła. No i co jeszcze? Przyda się oczywiście troszeczkę błękitu kobaltowego i odrobinka czerwieni, najlepiej magenty lub karminu. Honoré Daumier posługiwał się przy tym obrazie wieloma ciepłymi barwami. Dominuje tutaj siena palona lub inne ziemie, takie jak umbra, mieszana być może ze sieną paloną. Ja przygotowałem też trochę rozpuszczalnika. Może być to terpentyna lub benzyna ekstrakcyjna lub benzyna lakowa. Przygotujcie też szmatkę lub ręcznik papierowy. Dobry wieczór, witam wszystkich. Co przygotować? Właśnie opowiadam. Przygotować farby olejne lub akrylowe. Jeżeli olejów nie macie, przygotujcie szmatkę, ponieważ ten szkic, no może nie wszędzie, no właściwie to nawet nie musimy go specjalnie ścierać. Myślę, że częściowo wykorzystamy go do przyciemnienia farb. Ewentualnie troszkę lakieru do włosów, żeby utrwalić minimalnie ten węgiel, może tutaj dobrze zrobić. Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Zaczniemy od góry, żeby sobie nie rozmazywać niczego ręką. Myślę, że zaczniemy od tego, czego jest najwięcej, czyli tła za postacią. Ja wykorzystam też dzisiaj do malowania trochę werniksu momentami. Dzięki temu dostanę, zwłaszcza przy tych sienach palonych, trochę takich laserunkowych warstw. On przyspiesza nieco schnięcie, daje błyszczącą powierzchnię. Widzę, że ta żółcień neapolitańska stwardniała nieco w tubce, albo taka była od początku, dlatego dobrze farbę rozrobić w pierwszej kolejności, jeżeli macie taką twardszą farbę. No, dodam też trochę bieli tytanowej, ona dla odmiany jest bardzo płynna. Dobry wieczór, Pani Elżbieto. W szmatkę ponadto dobrze wycierać pędzel,
zamiast płukać go w terpentynie lub benzynie, znacznie bardziej ekonomicznie i ekologicznie jest go po prostu wytrzeć w szmatkę. Myślę, że jakiś malutki dodatek żółcieni cytrynowej też tutaj nie zaszkodzi. Możecie grubiej nakładać farbę właśnie w tych miejscach jasnych. Ja widzę, że użyję tutaj w ogóle szpachelki albo palca. Po prostu palec będzie dobry. Dobry wieczór, pani Wando. Maluję farbami olejnymi, chwilowo palcem. Bardzo dobre narzędzie do malowania. Dostanę dzięki temu takie grubsze warstwy farby i faktury, podobne jak w oryginale. Zaczynam od tych jaśniejszych partii, też ze względów praktycznych, nie będę musiał później płukać pędzla bardzo dokładnie. Dobry wieczór, pani Danuto. Pracujemy na całej powierzchni, na razie tej jasnej plamy, ale skaczemy sobie w różne miejsca. Teraz dodaję trochę bieli tytanowej, grubiej ją kładę, to widać zresztą na oryginale, na fotografii, miejsca, w których farba odstaje, w których jest grubiej nakładana. Także zwracajcie uwagę na taką żywą strukturę obrazu.
Witam serdecznie panią Stanisławę. Muszę się przyznać, że kusi mnie bardziej, żeby trochę po swojemu zinterpretować niektóre fragmenty obrazu. Nie będę robił wiernej kopii. Taki dzień, po prostu taki dzień. Mam ochotę na trochę bardziej spontaniczne malowanie. Oczywiście zachowam kształty i kontrasty, ale pozwolę sobie w niektórych miejscach trochę swobodniej potraktować kolor. Jeśli chcecie, oczywiście też możecie tak bardziej swobodnie podziałać albo trzymać się wierniej oryginału. Nie do końca mieszam farbę na pędzlu. Ona miesza się na obrazie. I zróbcie eksperyment. Spróbujcie pracować naprawdę pojedynczymi pociągnięciami pędzla, bez wygładzania ich. Zresztą ten obraz do tego zachęca. Zostawmy taką bardzo żywą strukturę, żywą materię malarską. Bardzo lubię taki sposób malowania, nieco grubszy. Abstrahując od tego, jak dokładnie malował Daumier, jestem pewien, że przy takim sposobie malowania możemy uzyskać swój własny, bardzo, bardzo dobry malarski efekt. Nie do końca przekonuje mnie takie wierne kopiowanie, ponieważ ono zmusza nas do tego, że trochę przestajemy być sobą i zaczynamy zbyt skupiać się zamiast działać intuicyjnie. Już odpowiadam na pytanie, bo tutaj ciekawe pytanie pana Damiana, przepraszam. Czy są jakieś odcienie żółci i błękitu, które w połączeniu nie dają odcieni zieleni, ale sprawiają, że błękit staje się cieplejszy? Chodzi o to, aby uzyskać cieplejszy odcień nieba. Z błękitami to jest tak, że one zawsze z żółcieniami będą dawać jednak lekką zieleń czy lekką oliwkę. Natomiast najmniej będzie temu zjawisku ulegała ultramaryna. Ale cieplejszy odcień nieba to nie tylko błękit plus żółcień, panie Damianie. Cieplejszy odcień nieba to tak naprawdę trochę bardziej szary odcień nieba, więc poza żółcieniami do ultramaryny polecam raczej ugier, bo żółcień chromowa może wchodzić w złe reakcje chemiczne. Poza tymi cieplejszymi, powiedz troszeczkę magenty na przykład, bo magenta balansuje zieleń, czerwień przeciwdziała zieleni, więc ona automatycznie będzie przeciągać ten błękit na cieplejszy odcień. Ja to tak robię. Można posłużyć się też ciepłą szarością, ewentualnie dodaną do błękitu. To jest taka droga na skróty. Ale zawsze, zawsze musimy przeciwdziałać temu efektowi zazielenienia czymś z gamy różów, czerwieni. Można się posłużyć ewentualnie fioletem, jakimś lawendowym. To też może zbalansować ten dodatek żółtego. Ale tak, generalnie ocieplamy no, tym, co ciepłe, czyli barwami ziemistymi, żółcieniami.
Pani Iwona chora. Pani Iwono, dużo zdrowia. Dużo zdrowia. I malujmy zatem na zdrowie. Kiedy malujecie, to działajcie naprawdę jak najbardziej pojedynczymi dotknięciami. Polecam złapać pędzelek za koniec bardziej i malować na takim dłuższym trzonku pędzla pojedynczymi dotknięciami. Ciach, ciach, nie poprawiamy zbytnio. Dobrze, ja już przejdę do malowania postaci kobiety. Tak, ale te cieplejsze odcienie błękitu to jest też temat, który mnie zawsze frapuje, bo to nie jest takie oczywiste. Nie jest to takie oczywiste połączenie. Poza tym możemy po prostu używać gotowych, cieplejszych odcieni błękitu, czyli trochę bardziej turkusowych. Można sobie takie farby kupić i po prostu stosować jako gotowe mieszanki. Właśnie tutaj zmiesza się nam węgiel z farbą i to jest ten efekt, o który mi chodziło, dlatego tego węgla jednak nie ścierałem. Polecam Wam bardzo serdecznie takie eksperymenty ze spontanicznym malowaniem, z zaufaniem temu, co wyjdzie spod pędzla, czyli bez zbytniego poprawiania. Zobaczycie, jaka to frajda, jak zaczyna wychodzić. Mamy takie wrażenie, że dzieje się jakaś magia na obrazie. Tylko trzeba dać szansę sobie i pędzlowi. Palec jest zawsze dobry, na przykład w takich miejscach do wyszczuplenia ręki. Często jest tak, że malujemy coś, później ponownie malujemy tło, żeby dany fragment trochę poprawić, wyszczuplić na przykład. Ten obraz potraktujmy jako pretekst do takich ćwiczeń, do eksperymentowania z formą właśnie. Traktujmy każdą plamę jak niezależną, jak takiego osobnego bohatera. Siena palona to jest według mnie główny składnik i możemy jej w dużych ilościach tutaj używać przy barwach ciała także.
na spódnicy kobiety będzie też dodatek magenty, na pewno. Ja wręcz przyciskam mocno pędzel, żeby on oparł się. Przyciemniać możecie tę magentę kobaltem albo ultramaryną i dodatkiem sieny palonej. W ogóle z tych kolorów, czyli ze sieny palonej, kobaltu lub ultramaryny, możemy tworzyć naprawdę bardzo kompletne odcienie, kolory. Nie potrzebujemy tak naprawdę wiele więcej. Ja bardzo lubię tę gamę, ten zestaw, przepraszam. On daje taką gamę, którą lubię. W gruncie rzeczy są to dosyć podstawowe kolory, ale zdecydowanie lubię w ich składzie mieć sienę paloną. Tutaj używam więcej rozpuszczalnika i już pokazuję, jaki to daje efekt. Przy większej ilości rozpuszczalnika bardziej plama jest bardziej akwarelowa. Polecam też malowanie palcem, przedrapywanie paznokciem, rozciąganie farby. Dziecko ma, ta dziewczynka ma lekko taką zielono-błękitną sukienkę.
Można używać też więcej terpentyny tam, gdzie chcemy zachować jeszcze jakieś lekkie prześwity tła, szkicu właściwie. Pojedyncze dotknięcia, jak widzicie, z pozornego chaosu plamek po pewnym czasie w dużej mierze dziełem przypadku, plam zmienianych kilkakrotnie, wyłoni się odpowiedni kształt, odpowiedni kolor. Ja trochę z premedytacją maluję szybciej, bardziej gestem, ponieważ chcę zrobić taki przedsmak tego, o czym powiemy sobie w przyszłym tygodniu. Mianowicie opowiem, będziemy pracować przede wszystkim i zajmować się właśnie gestem i ekspresją gestu, czymś, co jest niesłychanie ważne, o ile nie najważniejsze. Tutaj na dole możecie użyć więcej rozpuszczalnika, bo widzę, że do mnie ten fragment też malował dosyć cienko, wręcz akwarelowo. Akwarelowo w cudzysłowie oczywiście, laserunkowo może lepiej powiedzieć. Cały czas, jak widzicie, korzystam z tej samej palety. Mieszam tylko barwy w trochę innych miejscach, w troszeczkę innych proporcjach. Kusi mnie bardzo, żeby zostawić fragment węgla, fragment tego szkicu, który robiliśmy, i zapewne tak zrobię.
Pobawcie się kolorem właśnie tak w niektórych miejscach. Odrywając się trochę od oryginału, to naprawdę nie jest najważniejsze, żebyśmy zrobili wierną kopię, ale pobawcie się kształtami plam, ich kolorem. Potraktujcie każdą plamkę, na przykład tutaj między szczebelkami balustrady, jak osobne pole, jak osobny mały świat koloru. W tych bielach w tle mają bardzo duże znaczenie kierunki pociągnięć pędzla. U góry Daumier robi bardzo różnorodną strukturę pociągnięć, śladów pędzla. Natomiast na dole, czyli tam, gdzie jest sekwana, to są zupełnie poziome pociągnięcia. I on to tło rozgrywa właściwie głównie kierunkami śladów pędzla, bo kolor jest praktycznie ten sam, co na górze. Pan Damian, kolejne ciekawe pytanie. Panie Tomaszu, obserwował Pan w swoim życiu wiele obrazów wybitnych artystów, mistrzów. Miewa Pan czasami ochotę poprawić, zmienić coś, zrobić inaczej coś w ich pracach? Oczywiście. Może podać Pan jakiś taki przykład obrazu uznawanego przez świat za wybitny, a Pana korci, aby chwycić za pędzel? Ach, ja mam słabą pamięć i tak wywołane do tablicy zawsze mam problem, żeby sobie przypomnieć taki konkretny przykład. Co to może być?
Ciężko będzie taki przykład znaleźć, ale myślę, że przy Van Goghu często mam ochotę coś zrobić inaczej, coś zrobić po swojemu, ale myślę, że to dobrze, bo to świadczy, że te obrazy mają wiele, że one nie pozostawiają obojętnym, że one zachęcają wręcz do jakiejś interakcji. Van Gogh nie daje mi spokoju, powiem w ten sposób, więc może przy nim. Tak generalnie, uogólniając wiele z jego prac. Tam jest dużo życia i to jakoś tak zachęca, bo na przykład nie tknąłbym Botticellego czy bardzo dopracowanych takich klasyków renesansu bym nie tykał jakoś. Tam się nie da nic zmienić. To jest tak już osadzone i utrwalone i zamknięte, że ciężko tam cokolwiek zrobić. Myślę, że u impresjonistów też często mnie kusi, żeby coś zrobić po swojemu. Bo oni dają jakoś tak przestrzeń ku temu. Słuchajcie, teraz jak widzicie, ja praktycznie skończyłem, natomiast dodaję jeszcze takie mniejsze dotknięcia, akcenty swego rodzaju, takie plamki koloru i drobne dotknięcia pędzla, takie światełka, akcenty, nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, takie punkciki, które bardzo potrafią ożywić obraz. I jaki jest przepis na ich dodawanie? Intuicja przede wszystkim. Ja szukam miejsc, w których mam ochotę zaświecić taką gwiazdeczkę, na przykład światła, na przykład koloru. Szczególnie dobrze to się sprawdza przy dużych plamach, przy jakichś dużych powierzchniach, ale też o, może tak, w narożnikach szczególnie. Narożniki i takie punkty, gdzie coś z czymś się spotyka, często proszą się właśnie o taki akcencik. Tylko pamiętajcie, lepiej nie poprawiać zbyt wiele, bo łatwo zepsuć. Powiedziałbym tak, że każda naniesiona zmiana powinna mieć w sobie pewną energię i dynamikę, bo jak, zwłaszcza pod koniec, jak zaczynamy tak już męczyć trochę obraz i niewiele się zmienia, to on traci gdzieś swoją świeżość wtedy. Czyli do końca pracy nad obrazem te zmiany czy dodatki, które nanosimy, powinny mieć jednak swoją energię, swoją świeżość. Dziadek pani Małgosi poprawiał Van Gogha, jak malował kopie słoneczników. Tłumaczył mi, że stół stoi. Stół, na którym stoi wazon, jest krzywy i musi to zrobić inaczej, równiej. No właśnie, na przykład można tak. Można tak. Ja bym powiedział, że u mnie to jest tak, że niektóre miejsca w obrazach mi się szalenie podobają. I aż mnie kusi, żeby je podkręcić, żeby jeszcze tam coś zmajstrować po swojemu.
Więc to raczej nie chęć poprawiania błędu, a chęć zrobienia, pójścia jeszcze dalej i sprawdzenia, co się stanie. Na przykład te takie mikrododatki zieleni tutaj dużo robią. Ta zieleń jest tu bardzo sprytnie użyta, bo to jest barwa, kolor dopełniający do tych wszystkich ciepłości, których jest mnóstwo dookoła. I do mnie to zielenie gdzieniegdzie wprowadza jako takie akcenciki przedziwne, które wyglądają trochę jak, jakby się coś roztarło, przetarło, wylazło spod spodu. No jest w tym obrazie bardzo wiele dziwnych miejsc, na przykład to niebo, które teraz tutaj jeszcze tykam. No, pamiętajcie, że mamy jeszcze drapanie. Możemy drapać, już pokażę z bliska, bo to z odległości nic nie widać. Możemy jeszcze przedrapywać powierzchnię. Zobaczcie, tutaj na przykład. Ten obraz bardzo kusi do tego, żeby takimi efektami się pobawić. Gdzieś coś palcem na przykład rozmyć, rozetrzeć. Gdzieś wprowadzić kilka przedrapań. To są zupełnie abstrakcyjne ślady. Zresztą wszystko jest abstrakcją tak naprawdę, ale one mogą dużo dobrego zrobić, zwłaszcza w tym obrazie. Bo on jest w wielu miejscach właściwie fakturą głównie robiony. Tylko oczywiście nie można przesadzać z takimi pewnymi efektami, bo one w nadmiarze jak wszystko zresztą przestaną dawać dobry efekt, a staną się bardziej mechaniczne. Ale temat poprawiania obrazów jest bardzo ciekawy. Jak ktoś z Was ma takie swoje przemyślenia na ten temat, to piszcie, chętnie się dowiem. Uważajcie na białe dziurki, jakiś taki nadmiar prześwitów pod obrazia, bo to potrafi trochę zepsuć efekt, powoduje, że obraz sprawia takie surowe wrażenie, nadmiernie surowe. Troszkę jeszcze poprawiam twarz, czoło.
nos i takie detale. Bardzo mi się podoba to, jak zrobił to do mnie. U mnie jeszcze nie byłem zadowolony z tego fragmentu. Pani Iwona pisze, że czytam w myślach. No miło mi, nie wiedziałem. Cieszę się Pani Kasiu, że podoba się. Polecam malować, naprawdę to. To jest największa frajda. Z obrazami i zresztą z rysunkami też jest tak, że każdy fragment powinien mieć jakiegoś takiego swojego małego bohatera. Oczywiście cały obraz ma głównego bohatera, właściwie bohaterki, kobietę i dziewczynkę, ale jak się przyjrzycie, to na przykład tutaj na dużym obszarze pustki Domie umieścił tam takie trzy malutkie akcenciki, jakieś bramy, domki, nie wiem co to do końca jest, być może jakieś detale na nabrzeżu. I w pierwszym momencie tego się w ogóle nie widzi. Ja tego też nie widziałem przed chwilą, ale później się zauważa. Duże powierzchnie potrzebują takich mini bohaterów, takie małe punkciki, w których coś się dzieje. I możecie szukać właśnie takich bohaterów miejsca, kiedy malujecie, kiedy rysujecie. To są tacy lokalni bohaterowie.
Oczywiście, Pani Marto, święte słowa. Wielki, wielki dla Pani za te słowa uścisk ode mnie. Nieważne, że większość jeszcze nie wychodzi, malowanie dodaje skrzydeł. Przez całe życie mamy wrażenie, że większość jeszcze nie wychodzi. Jedyne, co pozostaje, to właśnie te skrzydła. Także tak trzymać, o to chodzi. Moi drodzy, ja chyba przestaję, kończę, bo przekombinuję. Was oczywiście zachęcam, jeżeli jeszcze macie potrzebę i chęć, to malujcie. Natomiast też uważajcie, żeby nie przedobrzeć. Bawcie się przede wszystkim plamą, kolorem. Pracujcie pojedynczymi pociągnięciami pędzla. Przyciśnijcie pędzel. Ale niech to będzie jedno pociągnięcie. Jak nie wyjdzie, to wtedy zróbcie drugie w jakiś inny sposób. Ale starajcie się unikać takiego zagłaskiwania pędzlem, takiego dosłownie malowania jakiegoś fragmentu kawałeczek po kawałeczku. Mogę was zapewnić, że taka metoda odważnego malowania działa, bo sam w ten sposób się uczyłem lata temu i do dzisiaj tę metodę stosuję i ona zawsze mi się sprawdza. Jeżeli coś robicie, to ze zdecydowaniem. Niech to będzie jakieś. Jak nie wyjdzie, to wtedy się poprawi, ale odważnie. Ciach. Jak ma być jakaś plama palcem, to niech będzie plama palcem. Ale nie zagłaskujmy tej plamy zaraz kilkoma następnymi pociągnięciami, bo to nie o to chodzi i to na pewno nie da dobrego efektu. Także odwagi, courage, jak mówią Francuzi. Bawcie się farbą, bawcie się kolorem. I róbcie to odważnie. Nawet jak nie jesteśmy do końca pewni, to i tak działajmy odważnie. Bo zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy czegoś do końca pewni, a bardzo często tak jest, to odwaga śladu zdecydowanie okazuje się najlepszym wyjściem, najlepszym rozwiązaniem. Może brzmi to trochę enigmatycznie, ale możecie mi zawierzyć, uwierzyć na słowo, że to działa. Dziękuję bardzo serdecznie za wspólne malowanie. Jeszcze się pokażę, żeby było wiadomo, że tutaj jestem, tylko... Bardzo serdecznie dziękuję za... O! Jestem. Za wspólne malowanie. Zapraszam was do malowania dzielnego, odważnego, zdecydowanego, z charakterem, bez zbytnich poprawek, ciach, ciach, jak nie wychodzi, poprawiamy, ale w tym celu, żeby spróbować inaczej, innego podejścia, ale cały czas ze zdecydowaniem, z radochą, z pasją, to działa i nie musi wyjść identycznie jak w oryginale, niech wyjdzie po waszemu, niech wyjdzie tak jak wy chcecie, z charakterem, a dzieła mistrzów traktujcie jako inspirację do tego, jak to może wyglądać, ale wcale nie musi. Szukajcie dobrych wzorców, ale róbcie jednocześnie po swojemu odważnie. Dobrego wieczoru. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wspólne malowanie i do zobaczenia, szczególnie najmłodszych. Zapraszam jutro o 10 na zajęcia z Polą, a my spotykamy się, my to znaczy pozostali, spotykamy się o 19 jutro i będziemy malować dalej. Dobrego wieczoru.